No dobrze, naprawimy broń i teraz możemy iść do tego cholernego sklepu z zabawkami. Ale to będzie ciekawie. Mamy opał? Dwa. Tam już się złapało żarcie. Radia wczoraj chyba nie sprawdziłem, ale nie, sprawdziłem. Ale cały czas te same komunikaty. Nieźle. Dobra, opał potrzebujemy. Książki sobie przerobimy. A zatem dowiemy się dziś w nocy, czy będziemy musieli strzelać, czy nie. Czy nam to w ogóle wyjdzie. Ciekawe, czy my możemy tą zepsutą kamizelkę założyć na siebie. Skazana kamizelka wojskowa. Trzeba ją będzie załatać, nim ktoś ją założy. A więc właśnie. Dobra, idź się Adam połóż. I chyba zakończymy dzień, ale jeszcze poczekamy może chwilę, może ktoś jeszcze przyjdzie akurat. Ale nie sądzę, bo to tutaj w tych historiach, przynajmniej w tej historii, tak to chyba raczej działać nie będzie. Ciekawe czy oni tam jeszcze będą. Ja mówię, mam nadzieję, że oni już go przesłuchają. On im powie i oni go zostawią, nie? W takim jakimś, no, beznadziejnym stanie. Jakimkolwiek stanie, nie? Byle nie było, że on nie żyje. I no i dowiemy się coś i będziemy mogli pójść dalej. Odblokują nam się kolejne lokacje, bo... Naprawdę, ja nigdy tutaj nie toczyłem jakiejś dobrej walki i nie, ja się nie widzę w tej walce, nie? Jestem pewien, że polegnę. Nie uda mi się ich zabić. A może chodzi tylko o wystraszenie ich? Raz oddać strzał i spieprzyć? Nie mam bladego pojęcia, naprawdę. Tego dowiemy się już za moment. Niech się Adam tylko wyśpi. Podłożymy do pieca i idziemy, no. Weźmiemy z 10 naboi. Więcej raczej nie będzie potrzeba. Podejrzewam, że i tak po pierwszym strzale dostaniemy buły na ryj i się na tym skończy.
Dawaj tutaj podłóż do pieca i... Co tu jeszcze zostało? Jedno drewno zaledwie. Nie bez powodu tutaj można się schować. Wydaje mi się. Ty, a może oni się faktycznie zwinęli? Chyba tak się stało. Na stercie dokumentów leży notatka z siedziby. Powstańcy będą próbowali uciec z miasta korytarzem humanitarnym. Będą się podszywać pod cywili. Rodziców z dziećmi, nie dajcie się zwieść, podejmijcie stosowne działania. Nie ma tu już nikogo w takim razie, moi drodzy. Nie wziąłem łomu. Ja pierdzielę, no. Dlaczego mnie podkusiło, żeby nie brać łomu? O, God. A moment. A tu jest jeszcze niżej. Tu chyba są zwłoki doktorka. Zabili go. Miałem go ocalić. Weź ty się, chłopie, opanuj, kurde. Jak ty miałeś go ocalić? Kit dla lekarza jest list. Drodzy przyjaciele i koledzy, brakuje nam w zasadzie wszystkiego, od lekarstw przez opatrunki po racje żywnościowe i łóżka. Korytarz humanitarny może być jedyną szansą na ocalenie dzieci i pacjentów w ciężkim stanie. Spotkamy się w starym kościele. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Doktor. A więc kościół nam się w tym momencie odblokuje. A tu będzie trzeba jeszcze z łomem ewentualnie przyjść. Chyba nic nie było, nie? Tutaj jest, a tam jest jeszcze ślad, kurde, jakaś... Przydałoby się to odkopać. Ale trochę to potrwa. Dobra, zobaczmy co jeszcze na górze. Alkohol. Dobra, no kurde, tylko to, że u tego łomu cholernego nie wziąłem, bo tak to już byłoby to wyczyszczone do zera, nie? To miejsce. Może tu jeszcze wrócimy, no nie wiem, zobaczymy. Thank you.
Okej. Zrobiło się z powrotem ciepło. Ale do pieca jeszcze dorzucimy. Sześć opału, przyśpimy się i tyle. No nic. W takim razie pójdziemy do kościoła. Zastanawiam się tylko, czy tam broń brać, ale zobaczymy. Będzie napisane, czy trzeba, ale... Na wszelki wypadek i tak bym ją wziął, żeby nam jej nie ukradli, kurde, bo dopiero ją przecież zrobiłem. Handlarz idzie. Obyś miał drobiazgi. Albo warzywa. No nie wiem, cokolwiek. Może części elektryczne. Nie ma warzyw, ma jedzenie. I ma naboje. Plus części, części ja mam. Nie ma on nic, co mógłbym od niego chcieć wziąć. Dobra, daj te naboje. Filtr to mi się nie przyda. I tak już zresztą jeden mam i z tego nie korzystam. Właśnie, bo mamy... Nie, wodę mamy całkiem nieźle. Świetnie mowa stoi, dobra, nara. Raczej już nikt więcej nie przyjdzie. Podłożymy do pieca, położymy się i idziemy do kościoła. Dobra, stary kościół. A, wróć. Materiały niewiele. Mały stary kościół, jest wielki dla tych, którzy są z kościoła komunikacyjnego. Amelkę ewakuowano, a może nadal tu jest. Muszę się dowiedzieć. Nie wiem, czy... Ten, ale noża nie będę brał. Mamy broń palną, to wystarczy. I łom zresztą mamy do walki wręcz. Byliśmy wszędzie, dziennik. Pięknie. Kolejne ciała. Zgromadził tu tych ludzi i zabił ich zimną krwią. Co za rzeź. Oho. To są chyba ocaleli. To nie są żołnierze. Nic mi nie grozi.
Ale gdzie ona jest? Tu jest cmentarz. Chwila, gdzie ona jest? Koniec? Przecież miałem pełno leków, kurde, zbieranych, jeżeli to już jest po tym, jak ją znalazłem. A, wspomnienia, dobra. Przecież mówił, że ona żyje. No to jak? Idziemy do grobu. Takie retrospekcje będą na każdym kroku. No, lekarze żeśmy kurde nie ocalili, no, ale ja nie miałem wtedy. A, czyli to jeszcze był lekarz. Albo to są jakieś... O, niesie ją. Nie. To chyba nie przez to, że się tak ociągałem. Nie dało się chyba tego wygrać, co? Udało ci się poznać prawdę o losie Amelii. Dziennik, prawda. Odblokowano osiągnięcie. Tak chyba miało być, wydaje mi się. Można było to oczywiście pewnie zrobić szybciej, nie? Bez tego mojego łażenia i ten... Wojna domowa. Nie wierzyliśmy, że wojna naprawdę wybuchnie, a potem było już za późno na ucieczkę. Wojna odebrała nam kochaną Barbarę. Lekarstwo do Amelii. Musiałem oddać prawie wszystko, co mieliśmy, ale udało mi się zdobyć lekarstwa do Amelii. Przepustka do wolności. Mój brat chciał zabrać Amelkę i z jej pomocą uciec z korytarzem humanitarnym. Kiedy się obudziłem, Amelki nigdzie nie było. Ktoś ją porwał. Za nic nie mogłem sobie przypomnieć. Dobra. Za dużo tego. Za szybko to leci. Mój brat został zamordowany. Jego ciało leżało w kałuży krwi. Powinienem pewien bezdomny strzelec. Starzec, kuźwa. No, nie mogliśmy go ocalić. Ja to gwarantuję wam. Tak samo jak z tą dziewczyną w tym zwykłym scenariuszu. Rzeź, no, pamiętam. Bolesne wspomnienie tej potwornej nocy wróciły z całą mocą. Amelka wcale nie została porwana.
No dobra, słuchajcie. Więc ten pierwszy. Tą pierwszą historię mamy zrobioną. Została nam jeszcze jedna. Także to było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie serdeczne za obejrzenie go. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa.